Z samego początku mówiliśmy o tym, że Kampus Polska Przyszłości ma otwartą formułę. Bardzo się cieszę, że udawało nam się na kolejne edycje kampusu zapraszać polityków z bardzo różnych stron demokratycznej strony opozycji, bo to jest bardzo ważne, żeby ta debata była jak najbardziej otwarta, żeby pojawiali się tutaj na tej scenie ludzie, którzy mają różne poglądy, chociaż bardzo dużo nas łączy i na tym się powinniśmy skupiać, bo jeżeli rozmawiamy o tych najważniejszych wyzwaniach, które przed nami, to w kwestiach dotyczących walki z ociepleniem klimatycznym, o tym, że dzisiaj problem inflacji czy drożyzny jest tak bardzo istotny, o tym, o czym sami mówiliście, zadawaliście pytania tutaj podczas debat o kwestii związanych z edukacją, z psychiatrią. Właściwie we wszystkich tych istotnych tematach mamy bardzo podobne poglądy, chociaż nie zawsze się ze sobą zgadzamy. I bardzo się cieszę, że zaproszenie na kampus przyjęła Lewica i przed Państwem szef klubu parlamentarnego Lewicy Krzysztof Gawkowski. Zapraszam. Też podczas spotkań bardzo często na poprzednich kampusach padało pytanie o polityczki i polityków lewicy. Część z nich przewijała się na kampusie, no ale mamy wreszcie szefa klubu parlamentarnego. Bardzo się cieszę, że przyjąłeś zaproszenie. To ja się cieszę, Rafale, że nas zaprosiłeś, że możemy tutaj być i miał z nami być Włodek Szarzasty. Jest chory, więc go z Rafałem pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie. Zdrowia życzymy, ale przede wszystkim dziękuję, że możemy rozmawiać o otwartej Polsce u Ciebie, w Sosnowcu. Może nie w mieście, którym rządzisz, ale w mieście, które dzisiaj zaczarowałeś sobą. Tak jest i mamy pana prezydenta też. Jest pan prezydent. Jest z nami Arek Chęciński, wielkie brawa dla prezydenta. To nie oznacza, Arek, że Rafał zajmie Twoje miejsce. Drodzy Państwo, też były zawsze pytania o to, jakie poglądy reprezentujecie. Ja zawsze o tym mówię, że bardzo różne i że przede wszystkim tutaj nie ma tylko i wyłącznie ludzi o poglądach z jednej strony sceny politycznej. Wiem, że jest mnóstwo, bo to z naszych rozmów wynika, ludzi o poglądach zdecydowanie lewicowych, więc myślę, że ta rozmowa będzie bardzo, bardzo ciekawa. Krzysztof, zostawiam Ci scenę. Dziękuję dobrego. Ci pięknie. Mam nadzieję, że ja też trochę tutaj poczaruję. Moi drodzy, dziękuję za to zaproszenie. Cieszę się, że jesteśmy w składzie, który jest młodością polskiej polityki. Odczułem to, jak już dzisiaj wchodziłem tutaj do pomieszczeń kampusowych. Miałem rozpocząć o państwie społecznym, socjalnym, otwartym, europejskim, ale jak tylko wchodziłem, spotkałem dwie koleżanki. Jedną z młodzieżówki Platformy, drugą Lewicy i obydwie powiedziały do mnie to samo. Dlaczego w ogóle nie mówicie, dlaczego głosowaliście w sprawach dotyczących rozdziału państwa od Kościoła? Dlaczego ten temat zniknął? Co się stało? I tak pomyślałem, że może ja powinienem zacząć od tego. Wytłumaczyć, czym jest rozdział państwa od Kościoła, jak myśli o tym Lewica, gdzie jesteśmy, bo przecież nie tak dawno, 2 tygodnie temu głosowaliśmy w Sejmie i Lewica odważnie głosowała przeciwko temu, żeby wprowadzać w Sejmie ustawy i uchwały, które naruszają ten krajobraz rozdziału państwa od Kościoła. Dlaczego głosowaliśmy tak, a nie inaczej? Bo w ogóle to Prawo i Sprawiedliwość postanowiło włączyć w polską kampanię wyborczą Kościół. Postanowiło włączyć Jana Pawła II. Postanowiło doprowadzić do sytuacji, w której rozdział państwa od Kościoła przestaje być rozdziałem. Staje się jednością. A o co tak naprawdę chodzi? Chodzi o to, że był reportaż wielkiej stacji telewizyjnej, który pokazywał, że były jakieś ofiary ludzi, którzy nie powinni nigdy mieć nic wspólnego z normalnym życiem. No i ten rozdział państwa od Kościoła na czym polega? No na tym, że w polskim parlamencie nikt nie powinien nikomu nakazywać, żadnym telewizjom, że ktoś albo coś będzie puszczane, albo będzie pokazywane. I dlatego Lewica głosowała przeciwko takim ustawom, takim uchwałom, bo nie zgadzamy się na to, żeby Sejm nakazywał coś komuś, nawet jeżeli chodzi o ważne sprawy. Nie zgadzamy się również na to, żeby nie mówić o ofiarach, a w tej uchwale o Janie Pawle II nie było słowa o ofiarach. Nie zgadzamy się również na to, żeby zgadzać się na to, żeby księża mieli odpust w sprawach takich jak pedofilia. To jest dla nas rozdział państwa od Kościoła, ale nie tylko, bo rozdział państwa od Kościoła jest czymś, co jest głęboko w naszym lewicowym DNA, w sercu naszego lewicowego DNA. Bo tu nie chodzi o to, że lewica chce walczyć z Kościołem, moi drodzy. Ja sam jestem katolikiem. Chodzę do kościoła. Z moimi dzieciakami i żoną będziemy w święta wielkanocne. W kościele. Bo takie mamy poglądy. Ale mamy też poglądy mówiące, że jest jakaś granica. Czym jest ta granica? Granicą chociażby normalności tego, jak traktujemy księży. Czy wy wiecie, że w Polsce podatek PIT, ksiądz, który jest na parafii, wikariusz, płaci kwartalnie 146 zł, to jest 50 zł miesięcznie. 50 zł miesięcznie. To kto z was płaci 50 zł miesięcznie podatku? Czy wy wiecie, że z funduszu kościelnego 200 milionów złotych jest wydawanych na to, żeby zapłacić księdzu za ZUS? Kto komu z was płaci za ZUS? Bo jest to wasz pracodawca, który odbiera wam to z wynagrodzenia. A czy wy wiecie, że za religię w szkołach, czyli państwo ponosi ten koszt, wydajemy ponad 1,3 mld złotych? 1,3 mld to jest dużo zer. To przełożę to na liczby bezwzględne. To jest 1500 karetek. 1500 karetek co roku. Znaczy mamy je, albo ich nie mamy. I to jest rozdział państwa od kościoła. Rozdział państwa od kościoła to nie jest walka z nikim. Bo tak jak nie powinien polityk wtrącać się do życia kościoła, tak oczekiwanie konstytucyjne jest proste. Ksiądz nie powinien wtrącać się do życia obywatela i polityka. Powinien być tam, gdzie strefa duchowa. A strefa duchowa powinna być przez każdego szanowana. I my tylko o tym, ale i aż o tym mówimy mocno w polskim parlamencie. Bo nie zgadzamy się również na to, i to też jest ta wrażliwość lewicowa, żeby ksiądz komuś zaglądał do łóżka i mówił, czego możesz, czego nie możesz. Albo na przykład, żeby mówił to kobiecie i wtrącał się, czy ona, czy nie, czy jej partner, czy nie mają mieć dzieci, kiedy mają mieć dzieci. Bo jak mówimy o takich prawach, jak prawa kobiet, to są prawa kobiet, a nie prawa kogokolwiek, nie tylko księży. Przede wszystkim nie są to prawa polityków. I mam w głowie taką historię, którą dzisiaj tutaj jadąc mi się przypomniała. My teraz jako lewica jeździmy dużo po Polsce. Spotykamy się od miasta do miasta, od powiatu do powiatu. Ostatnie 3 miesiące to 15 dużych wyjazdów. I spotkałem na jednym z takich wyjazdów Ewę. Ewa jest, tak jak patrzę na was, w wieku podobnym do was. Ewa, która mi powiedziała, ja nie czuję się w Polsce dobrze. Nie czuję się u siebie. A my, ale dlaczego się nie czujesz jak u siebie? Bo jak słuchałam bzdur na religii, mówi Ewa, to miałam dość tej religii, bo usłyszałam, że Darwin, znacie tego Darwina, to on z tą teorią to jest na bakier, bo przecież to było inaczej. Że teoria ewolucji to generalnie jest jakiś wymysł ludzi. No to wypisała się z religii. No wypisała się z religii, tylko miała to nieszczęście, że religia była w trakcie lekcji. Nie pierwsza albo ostatnia, tylko w trakcie. No i co? I chodziła, bo nie było etyki. No to chodziła po szkole. No to się przyczepił katecheta, który był w szkole ważniejszy niż dyrektor. Katecheta ważniejszy niż dyrektor. No to miała problemy. No ale skończyła tą szkołę. Skończyła tą szkołę. Ale przecież wiecie, że jak się ma 16, 17, 18 lat, to w Polsce można uprawiać legalnie seks, kochanie. To nie jest nielegalne. No ona też chciała. Wszystko było w porządku, dopóki nie poszła do apteki. Farmaceuta powiedział, słuchaj, no nie mogę ci tego sprzedać, bo jest klauzula sumienia. Klauzula sumienia. Farmaceuta. Jak ci się ten zawód nie podoba, to go zmień. Bo w Polsce nie ma prawa być klauzul sumienia na to, jak ktoś idzie do apteki i chce kupić jakiś lek, jeżeli to jest lek antykoncepcyjny. Nie ma na to miejsca i prawa być. Tak samo, jak nie ma prawa i miejsca być, jeżeli lekarz odmawia komuś zabiegu, który ma prawo ktoś, kobieta, odbyć taki zabieg. Klauzula sumienia to przeżytek, który też pilnowany jest notabene przez księży. Bo to oni najgłośniej krzyczą, że każdy ma prawo. Prawo do tego, co się stało z Izabelą z Przysuchy. Prawo do tego, że kobieta dzisiaj musi się martwić, zastanawiać i niepokoić, co z nią będzie, jak będzie sytuacja kryzysowa. To nie jest prawo dla lewicy. To nie jest prawo nie do zmiany dla lewicy. My chcemy zmiany tego złego prawa. Więcej wam powiem. My chcemy legalnej aborcji do 12 tygodnia życia, bo to jest prawo kobiety. To jest prawo człowieka. A referendum w tej sprawie ma prawo odbywać się tylko w jednym miejscu. W głowie kobiety, która widzi pasek, na którym widzi 2 kreski i wie, że jest w ciąży. I tam to ma prawo odbywać się referendum. Nigdzie więcej. Więc myślenie o państwie, To jest myślenie godnościowe, które nikogo nie wyklucza. Nikogo nie wyklucza, ale się opiekuje. Bo jak myślimy o kobiecie, to powinniśmy też myśleć, żeby zabezpieczyć jej interesy, między innymi zmieniając prawo dotyczące definicji gwałtu. Bo tylko tak może oznaczać zgodę. Tylko tak może dawać szansę, że kobieta będzie wiedziała, na co się decyduje i jej partner będzie wiedział, że tak, padło. Ale prawa kobiet to również prawo do godnego życia, dobrej pensji i dobrego wynagrodzenia. To prawo do tego, żeby na przykład zlikwidować lukę płacową. Moi drodzy, w Polsce wykształcenie wyższe, wasz poziom, jest wśród kobiet na poziomie 36%, a mężczyzn 26%. Za to wynagrodzenie u faceta na tej samej pozycji ponad 18% więcej, u kobiety 18% mniej. A emerytura, bo kiedyż będziecie na emeryturze. I wy dziewczyny, i wy chłopaki. 30% więcej, facet 30% mniej, kobieta za tą samą pracę, za tyle samo lat. Sprawiedliwe? No chyba średnio to sprawiedliwe jest. Więc Lewica mówi też językiem tego, co powinno być normalnością. Wyrównajmy te prawa, nie szalejmy, nie chcemy niczego więcej. Chcemy tego, żebyśmy mogli po prostu najzwyczajniej w świecie godnie żyć. Tak samo faceci i tak samo kobiety. Niech to będzie prawdziwa równość. Równość, która dotyka myślenia o państwie, jak powinno być dobrze skonstruowane. Bo na Lewicy jest pewne marzenie. My mamy taki kręgosłup, który jasno, punkt po punkcie określa, jak godnie żyć, jak normalnie żyć. To są te prawa kobiet dotyczące urodzenia, bo od urodzenia się zaczyna. Ale później jest żłobek i przedszkole. Żłobek, który w Polsce w ponad połowie gmin jest niedostępny, a powinien być dostępny między innymi, żeby kobieta mogła wrócić do pracy, żeby z partnerem decydowali o swoim wychowaniu dziecka i żeby urlop rodzicielski był też dostępny. To jest szkoła. Szkoła, która później przecież po tym przedszkolu następuje. Szkoła, która powinna nie indoktrynować, a która powinna dawać nadzieję na dobre wykształcenie. Więcej angielskiego. Normalny plan nauczania, taki, który uczy na przykład bezpieczeństwa w cybermediach. Żebyście wiedzieli, że social media i dotyczące tego sprawy, dotyczące chociażby zarządzania tym, żeby nikt wam się nie wkradł na telefon, są codziennością. Kto was tego uczy? Ja sam mam, moi drodzy, 13-letnią córkę. I nikt tej 13-letniej córki nie uczy, jak zabezpieczyć swój telefon. Nikt tego nie robi. To jest myślenie o prawdziwej szkole, w której nauczyciel godnie zarabia, bo jest tak samo ważny jak uczeń. Bo jak nauczyciel nie będzie zadowolony z tej swojej pracy, nauczycielka będzie wściekła, jak wraca do domu, bo będzie widziała swój pasek, na którym jest nie 7 000 złotych, a 3 000 złotych. To będzie wściekła, bo ona wie, że za te 3 000 złotych to ona nawet nie może kupić tego, co by chciała, nie mówiąc już o tym, że chciałaby sobie odłożyć na przykład na wakacje. Czy ona będzie zadowolona, bądź on będzie zadowolony ze swojej pracy? To jest szkoła. Szkoła, w której ministrowie, Czarnkowie i inni są gdzieś daleko od niej odsunięci. Szkoła nowoczesnych marzeń Polek i Polaków, którzy chcą się dobrze kształcić, wyjeżdżać po tych szkołach za granicę. Ale to też jest życie w tej szkole. Nie wiem, czy wiecie, ale niestety w Polsce mamy coraz większy problem z depresją. Z depresją wśród młodych do 18 roku życia. W Polsce od 2017 roku powiększyła się dwukrotnie liczba ludzi, którzy choruje na depresję. W każdej polskiej szkole, w każdej, powinien być psycholog, żeby można do niego było pójść, z nim porozmawiać. A polska psychiatria jest nawet nie na kolanach. Ona leży i płacze, bo tak wiele dzieciaków nie ma dzisiaj szansy dostać się do psychologa w szkole. Złożyliśmy tę ustawę 2 lata temu. Co posiedzenie Sejmu nawiązujemy do tego, mówiąc do pani marszałkini, zróbcie coś. A PiS zamyka oczy, jakby nie było tego problemu. Tak jakby nie było problemu w ochronie polskiego zdrowia, a jest duży problem. Macie swoich rodziców, czasami wy pewnie korzystacie z lekarza. Nie tylko z tego POZ-u, ale ze szpitala. Na kardiologa, na onkologa, czasami na endokrynologa. 3 miesiące? Nie. 6 miesięcy? Nie. Rok, 1,5. Jak dostajesz wyrok w postaci choroby na raka i musisz szybko się leczyć, a państwo ci mówi, wpadnij za pół roku, to znaczy, że dało ci paragon na śmierć. Tak nie może to wyglądać. I tak trzeba omówić o polskim zdrowiu. Dlatego na lewicy chcemy reorganizować opiekę zdrowotną, zmienić sieć szpitali, doprowadzić do tego, żeby leki były za 5 zł. Leki na receptę za 5 zł. Ktoś powie niemożliwe? Otóż, moi drodzy, to jest możliwe, bo leki za 5 zł na receptę to jest zmiana formatu dotyczącego tego, jak tworzymy listę leków refundowanych. My te projekty już mamy w Sejmie. Wspólnie z Platformą, z Hołownią, z PSL-em. My naskładaliśmy tyle różnych dobrych projektów, że gdyby PiS naprawdę chciał, nawet gdyby pokopiował, to Polska mogłaby być lepszym krajem. Tu, dziś, na wyciągnięcie ręki. Wiecie, dlaczego nie chce? Bo między innymi boi się Kościoła. Bo my mówimy o pracy. Praca powinna być godna, wy powinniście godnie zarabiać, powinniście mieć kiedyś szansę. Szansę. No to ja coś wam powiem. Taką powinniście mieć szansę, że dzisiaj, jak pójdzie każdy z was do pracy, jeden menadżerem, drugi dyrektorem, trzeci kucharzem, czwarty stolarzem, to każdy z was zapłaci podatek. Każdy z was. A jak idziecie do księdza, na przykład ślub będziecie brali, albo będziecie mieli chrzest, albo, nie daj Boże, zgon. To co wtedy? To ktoś z was dostanie paragon? Ja nie słyszałem, żeby księża dawali paragon. Jakim jest problemem wprowadzenie kasy fiskalnej i powiedzenie, płacisz tyle samo, co stolarz. No bo niby dlaczego za usługę masz nie płacić, a bym chciał dostawać paragon i wiedzieć, za co płacę. Praca musi być też godna dlatego, że ludzie, którzy pracują na etacie, muszą wiedzieć, że odkładają na siebie i pracują też na starsze pokolenie. Dlatego Lewica mocno przykłada wagę do starszego pokolenia, do seniora. Bo o rodzicach waszych powiedziałem, jak ta godna praca powinna wyglądać. O was mówiłem, edukacji, o zdrowiu. Ale senior jest równie ważny. Na sali tutaj u was dzisiaj mniejszość. Seniorów nie widać zbyt wielu. Ale kiedyś każdy z was będzie seniorem. Będziesz seniorką. Już może nie tak długo, ale będziesz. Więc skoro będziesz seniorką, jak masz na imię? Ola. Nie będę mówił za ile, ale za długo. I będziesz tą seniorką. To sytuacja będzie wyglądała tak, że będziesz chciała ty i twoje koleżeństwo godnie żyć. Ale chciałabyś mieć też lekarza, który się temu zaopiekuje. Geriatrę. Geriatrę. Taki geriatra przecież leczył będzie każdego z nas, tak jak leczy dzisiaj moich rodziców. Moja mama do niego chodzi. Rzadko, co prawda, bo go nie ma w całym powiecie. Bo w Polsce jest 10 milionów emerytów. A geriatrów? 500. Nawet nie cała liczba. 520 tysięcy na jednego. Słuchajcie, to kiedy się dostaniemy do geriatry? Za 3 lata. To już możemy się do niego nie próbować dostać. I tak trzeba reorganizować system, który właśnie seniorom będzie pomagał, ale będzie też dawał waloryzację rent, emerytur, będzie o nich pamiętał, bo to jest tak, że dzisiaj mówimy 13, 14 emerytura. Jak przychodzi ktoś z lewicy, z Platformy, z opozycji, to mówią, no oni to wam zabiorą, nie będziecie nic zarabiali. No to ja coś powiem wam. Moi drodzy, gdybym dzisiaj człowiek lewicy był w rządzie, miał na to wpływ, to jestem w stanie oddać 13, 14 emeryturę, namówię będącą tutaj posłankę ze mną, Wandę Nowicką, że za tym zagłosujemy. Czyli nie będzie 13, 14 emerytury, czyli nie będzie 2000 zł w ciągu roku, ale będzie kolejna waloryzacja, czyli 500 zł miesięcznie, a 500 zł miesięcznie, bo pewnie już jesteście trochę po matematyce, razy 12 to 6000. To lepiej mieć 2000 dwa razy w roku, czy 6000 w ciągu roku? Myślę, że sprawa jest prosta. Nie trzeba tutaj szaleństwa. Znowu proces na wyciągnięcie ręki. No i to państwo musi też dawać godność na śmierć, moi drodzy. Bo i Ole, i każdego z nas to spotka. Tych starszych trochę wcześniej. Mogę ci gwarantować, że mnie wcześniej niż ciebie, więc nie stresujmy się tym. Ale, moi drodzy, dzisiaj godna śmierć nie oznacza zawsze godnego pochówku. Godny pochówek, a ja pochowałem tatę 2 lata temu, wiem, co oznacza. Jeżeli państwo gwarantuje ci 4000 zł za godny pochówek, 4000 zł, a to nie starcza nawet na to, żeby zapłacić połowę rachunków, to nie zrobisz godnego pogrzebu. Dlatego taka właśnie kluczowa kwestia dotycząca tego, że zasiłek pogrzebowy powinien być wyższy, prawie o 100%, powinna być normalnością. Tak jak renta wdowia. A wiecie, co to jest renta wdowia? To jest projekt, o którym Lewica mówi od miesięcy. Jeździ po kraju, zbiera podpisy pod projektem obywatelskim, bo znowu PiS ją zablokował. A renta wdowia polega na tym. Będziecie mieli partnerów, będziecie mieli rodziny, będziecie mieli życie. Wspaniałe. Tego wszystkim życzę. Moi drodzy, ale w tym życiu kiedyś partnera albo partnerki zabraknie. Męża albo żony zabraknie. Ale rachunki za dom, za mieszkanie, za leki zostaną te same. Jak brakuje drugiej połówki, to trzeba mieć świadomość, że trzeba jakoś żyć. A jak nie będziesz miał dobrej renty albo emerytury, tego nie zapłacisz. A renta wdowia oznacza to, że jak ktoś z partnerów umrze albo z członków rodziny, to zachowujesz 50% tego świadczenia plus jeszcze bierzesz swoje. Lepiej się będzie żyło? Godniej się będzie żyło? Żyło się będzie normalniej? Będzie się żyło normalniej. No i tak zrobiłem takie koło od tego najmłodszego do najstarszego, ale w tym kole powinny być jeszcze przystanki. Można powiedzieć takie światła. Światła w tunelu, które pokazują, czy w Polsce jest na pewno we wszędzie tak dobrze, jak mówi PiS. Moi drodzy, to pytanie do was, do najmłodszego pokolenia. Czy my w Polsce mamy dobrą demografię? No średnio. Od kiedy PiS wydał wyrok na kobiety, jego nielegalny trybunał, to w Polsce spadło o 50 000 ilość urodzeń. I spada cały czas. Ta demografia się topi. A dlaczego się topi? Między innymi dlatego, że młodzi ludzie, bez względu czy są singlami, czy ją w związkach partnerskich, czy się kochają, są tutaj sami płci, czy tworzą rodziny, to ci ludzie nie stać ich na mieszkanie. Bo żeby na przykład tutaj w Sosnowcu albo w Warszawie kupić sobie 40-metrowe mieszkanie, to singiel musi zarabiać 10 000 złotych. 10 000 złotych. A żeby była rodzina trzyosobowa, dziecko i 2 ludzi, to 12 500. 2/3 Polek i Polaków zarabia na rękę, poniżej średniego wynagrodzenia, czyli poniżej 5200. To jak mają sobie kupić mieszkanie, jak potrzeba mieć zdolności kredytowej 10-12 000? Kogo stać na ten wkład? Tutaj nie potrafią załatwić tylko sprawy to, że będziemy mówili, że tylko kredyty. Nie. Tu musi być inne systemowe rozwiązanie. I jest. Mieszkania na wynajem. Państwo może budować mieszkania na wynajem i nie oznacza to, że ma nie pomagać w kredytach, bo powinno, jeżeli kogoś stać. Czyli niech pomaga komu stać i niech daje szansę, że jak kogoś nie stać, to będzie miał na mieszkanie na wynajem. Tak jak na przykład robią to samorządy w Polsce. Mieszkania za 15 zł za metr kwadratowy. Wiecie, co to oznacza? Że jak chcesz mieć 60-70 metrowe mieszkanie, z którego cię nikt nigdy nie wygoni, to będziesz płacił 750-800 zł za mieszkanie, a nie 4000 za ratych, a nie 3500 za ratych. A rata poszła do góry w ciągu roku ile, moi drodzy? 100%. 100% poszły raty kredytów hipotecznych do góry. Ja mam kredyt hipoteczny. Mam kredyt hipoteczny i poszedł do góry 100%. Nie stać, bo życie polityka w parlamencie, to też nie da się sobie wmówić, nie jest najgorsze. Ale wiele osób nie stać. Nie stać na to. I myślenie lewicy o tym, jak powinna wyglądać polityka mieszkaniowa, jest prosta. Mieszkanie jest prawem, nie towarem. I bardzo się cieszę, że też politycy Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej tak zaczęli o tym mówić. Cieszę się, dzisiaj rozmawiałem o tym z Rafałem Trzaskowskim, że jest myślenie, że możemy pomóc, możemy różne klimaty tworzyć, ale będziemy się razem wspierać w myśleniu o tym, jak budować nowoczesne państwo. Jak to państwo powinno być zorganizowane. Tylko moi drodzy, czy my jesteśmy w stanie zorganizować dobre państwo? Co to znaczy dobre państwo? Ja przyjechałem dzisiaj do was tutaj z moim synkiem, 7-letnim. Jest na sali, siedzi, słucha, 7 lat. On za 13 lat, za 11 lat będzie wchodził w wiek, który chciałbym, żeby dla niego był czymś, co będzie wolne od stresów. Czy on będzie żył w państwie, w którym będzie wolność, decyzyjność, w którym będzie mógł mieć mieszkanie, ochrona zdrowia będzie super, edukacja, która wykształci? PiS stworzył państwo, w którym odebrał Polakom, szczególnie młodym Polakom, nadzieję. Odebrał tlen do tego, żeby decydować o samym sobie, żeby mieć świadomość, że Polska może być pięknym państwem w Unii Europejskiej, gdzie samo decydowanie jest najważniejsze. I opozycja dzisiaj powinna zrobić wszystko, żeby PiS-owi odebrać prawo, żeby już więcej nie mógł o tym państwie decydować. I o tym wam, moi drodzy, chciałem powiedzieć. Chciałem wam powiedzieć o tym, jakie jest zadanie też opozycji. Bo opozycja dzisiaj to nie tylko nazwiska. Wyborów za was i za mnie nie wygra Donald Tusk i Włodek Szarzasty, Rafał Trzaskowski i Szymon Hołownia, Robert Biedroń i Władek Kosiniak-Kamysz. Oni za was wyborów nie wygrają. Oni mogą was prowadzić, ale wybory możecie wygrać tylko wy. Waszą mobilizacją, tak waszą. Nawet pomimo tego, że osoby są tutaj na sali poniżej 18 roku życia. Bo mamy wspólnie zadanie do załatwienia. Iść do dziadków, do rodziców, do znajomych, do przyjaciół, zachęcać, namawiać, iść na wybory. iść na wybory i na tych wyborach, bez względu czy będzie słońce, fajna pogoda, czy będzie grad padał, czy PiS z ZOPO wypuszcza tygrysy i powie, żebyście na wybory nie szli, bo na ulicach biegają. Na tym konkretnym dniu skupić uwagę i zagłosować, moi drodzy. Lewica zawsze mówiła, że na opozycji nie ma wroga i dalej takie stanowisko będzie formułowała. Lewica chciała wspólnej listy, ale wie, że ta wspólna lista nie wyjdzie, pomimo tego, że chcieliśmy, żebyśmy razem byli, ale wiemy też, że jeżeli chcemy czegoś mocno, to warto do końca w to wierzyć. Za kilka miesięcy, początek kampanii wyborczej, za kilka miesięcy, za 7, coś, co będzie determinowało życie Polek i Polaków na najbliższe lata. Ja głęboko wierzę, że jak PiS-owi nie odbierzemy władzy, jak wszyscy nie pójdziemy na tą ostatni bój i nie zawalczymy o wszystko, o pełną pulę, żeby obalić PiS, demokratycznie obalić PiS, demokratycznie obalić PiS w wyborach, to oni odbiorą nam wszelkie prawa. Zabiorą nam niezależne media. Odbiorą nam prawa dla kobiet i dla mężczyzn. Zrobią z Polski kraj, w którym autorytarnie Kaczyński będzie mógł rządzić, a reszta będzie kiwała głowami. Bo tam, gdzie społeczeństwo milczy, gdzie społeczeństwo pozwala, żeby wchodzić mu powoli na głowę, tam wolność równa się niewola. W Polsce niewola zawsze była obalana. Ale za czym nam ktoś odbierze? Niech przyjdzie mądrość. I niech ta mądrość na jesieni tego roku będzie wyzwoleniem emocji, które nam pozwolą wygrać. Ja głęboko wierzę, że opozycja wygra te wybory. Wszyscy musimy to zrobić. Trzymając się za ręce, bo na opozycji powinniśmy trzymać się za ręce i mówić, jest jeden cel. Cel współpracy i porozumienia. I taki cel dla opozycji dzisiaj stawiam, dziękując jednocześnie, że Rafał Trzaskowski zaprosił dzisiaj tutaj Lewicę, że Rafał Trzaskowski widzi, jak powinna być zbudowana polska przyszłość. Bo polska przyszłość to odpowiedzialność, to zwycięstwo, to europejskość. Ja bym chciał, żeby to była przede wszystkim socjaldemokracja, ale nikomu nie odmawiam prawa. Niech w tej wolności będzie wiele kolorów, ale na koniec niech to będzie kolor, który wspólnie po wyborach październikowych podniesiemy do góry. Kolor, w którym biało-czerwony będzie mieszał się z niebieskim i z żółtymi gwiazdami obsianym kolorem. Gdzie przyszłość równa się Unia Europejska. Gdzie wrogów nie szukamy, a przyjaciół budujemy i szukamy i znajdujemy. Gdzie Unia Europejska jest partnerem dla Polski. Gdzie wspieramy Ukrainę w jej walce. Gdzie mamy poczucie, że trzeba rozwijać bezpieczeństwo, bo ważne są wartości i europejskie, i te, które są za naszą wschodnią granicą. I gdzie nie pozwolimy na to, żeby ktokolwiek nam tą nadzieję odebrał. Moi drodzy, zagadałem, ale to nie jest tak, że zagadałem, żeby nie oddać wam głosu. Proszę was, żebyście pamiętali, przed nami ważny cel, to wybory. Zjednoczeni wygramy. Jeżeli będziemy chcieli, to wierzę, że przed nami też dobra, świetlana przyszłość. Na opozycji się nikt nie pokłóci. Pamiętajcie o tym. Lewica jest dzisiaj tutaj z wami, żeby wam powiedzieć. Razem, bez kłótni, do zwycięstwa. Dziękuję bardzo. Teraz przechodzimy.